Dziś co godzinę przez 24 godziny daję prezenty. Ale zanim to chodźmy zakręcić kołem. Na kole mamy 6 kwot, mamy też 6 osób, także kręcę. Dobra, Bartek. Bartek będzie miał, uwaga, ile? Niech koło zadecyduje, ile kasy dostaje. Dobra, dla Bartka mamy 200 zł. Dla Patryka mogę wydać łączną kwotę 9 dyszek. Świeży. 6 dych. Kartoni. O, no i proszę bardzo. 250 zł. W takim razie stówka zostaje dla Ali i Natalki i lecimy teraz na zakupy. Okej, lecimy po prezenty, na pierwszy ogień leci świeży, no na niego prezenty mogę wydać tylko 60 zł maksymalnie w sumie i warto zaznaczyć, że każdy dostaje ode mnie po 4 prezenty. Ogólnie pewnie zastanawiacie się, skąd pomysł taki odcinek. Zbliża się koniec daily i stwierdziłam, że to jest idealny po prostu film, by wynagrodzić po prostu całej reszcie ciężkie męki ze mną, ale żeby też po prostu zrobiło im się miło, mamy też dość intensywny teraz czas, bo tak jak wiecie, zbliża się finał, nasz koncert i wiele innych rzeczy, no i po prostu stwierdziłam, że chcę każdemu wynagrodzić ten czas. Wiem, że jest ciężko, a to na pewno im umili też ten gorszy okres teraz chwilowo u nas. Piłka podejmująca decyzję? To jest mega youtuberska zabawka. Kupuję. Ej, może mu kupię kalejdoskop też. On lubi takie rzeczy. Bartek Kubicki ma u mnie 200 zł. I myślę, że jedna taka zagadka jest okej. Ej, to jest giga trudne pewnie. Kupuję mu, bo ja wiem, że Bartek lubi takie zagadki. To jest do ćwiczenia palcy, nie? Przedramienie. Przedramienia? No, ja myślę, że każdemu facetowi to się przyda. O, tu mamy słomki szklane. Ha, ja jest fanką słonek szklanych. Słomek szklanych. I chyba jej wezmę ten zestawik. Tu wszystko, co miałam załatwić, załatwiłam. Nic tu więcej dla nich nie znajdę, także lecimy do kolejnych sklepów. Dla Wiki mamy 300 zł aż do dyspozycji i pomyślałam, że fajnie byłoby wykorzystać tę kwotę na coś do ubrania. To jest koszulka w stylu totalnie Hani. Dobra, wiecie co, w sumie też jej to będzie pasowało do jej czerwonych włosów teraz. Także biorę to jako jedną z części prezentów dla Hani. Ona uwielbia takie koszulki. Ej, dobra, słuchajcie, znalazłam jeszcze coś takiego. Kiedyś jak byłam z Hanią i oglądałyśmy rzeczy na imprezę urodzinową Wery, to rzuciły nam się w oczy takie staniki jakby z takich, wiecie, no wiecie o co chodzi, nie wiem jak to nazwać. Ona, wiecie, stylówkowa baba, ona na pewno by coś z tym wymyśliła i myślę, że by jej się przydało. Okej, okay, Hanie mamy prawie załatwioną, ponieważ ostatnia rzecz za 120 zł to będzie jakiś kremik, jak uda mi się znaleźć. A teraz szukamy czegoś fajnego dla Wiki, ponieważ 300 nadal mam. Nie, chyba mnie nie będzie stać. Pomyślałam, że skoro mamy taki duży budżet na prezent dla Wiki, to że może spróbujemy coś z biżuterią. Mam nadzieję, że nie pomyliłam i wydaje mi się, że Wika jest wodnik. Tak na 90%. Wika odpisała, że jest wodnikiem, więc dobrze, nie pomyliłam się. Dobra, udało się kupić fransoletkę dla Wiki ze znakiem zodiaku. Jest naprawdę przepiękna, też bardzo ładnie się prezentuje. Bo ja ogólnie te prezenty staram się robić tak, żeby one faktycznie pasowały do tego, co ktoś lubi, no żeby wiadomo, ktoś był zadowolony z tych prezentów. Także let's go! Nie, ale masło do ciała pachnie przepięknie, biorę jej to. Jednak zamiast tego zimowego zapachu wziąłam zapach mango dla Wiki. Biorę to i wychodzimy. Dobra, masełko kupione, tak jak chciałam i teraz lecimy po inne kosmetyki dla Hani i dla Wiki. Okej, okay, dobra, słuchajcie, mamy tutaj płynny rozświetlacz, który jest super do ciała i nie tylko. Nie mogę się doczekać, jak zobaczę jej rozświetlony dekolt właśnie w nim, także bierzemy i mamy już w sumie prezent dla Hani. To jest przepiękne, nie wiem czy kamera to oddaje. Dobra, czyli mamy wszystko dla Hani. Myślę, że będzie mega zadowolona. Kupię widzę pomadkę jakąś, to muszę się zastanowić nad kolorem. O, first class jest piękny. Okej, ale bardzo podobny do odcienia, który mam w swojej kolekcji, więc wezmę jej po prostu ten first class. Super, dziękuję bardzo. Ej, dobra, mamy to i myślę, że Wika też będzie zadowolona. I widzę, zostaje 55 zł i myślę, że to będzie na jakąś torbę słodyczy. Patrykowi można kupić sprężony garść do czyszczenia klawiatury na przykład. Takie coś do czyszczenia ekranów. I tyle. Mamy do wydania jeszcze dla Patryka 48 zł. I to chyba polega na tym, że można sobie kupować za to gierki, nie? Jakiś portfel się ładuje czy coś. To bierzemy dla Bartka, czyli wkłady do Instaxa i w zasadzie zostaną mi tylko dwie rzeczy do kupienia Bartkowi. Dobra, to weźmy mu cytrulinę. Dobra, Bartek, będziesz pompką większą po prostu. Do widzenia. Dla Bartka kawową kolekcję albo alkoholową, a dla Wiki takie ładne. Panie, czyli dla Wiki i Bartka już mamy koniec. Został Patryk i świeży. To Bartkowi damy super chłopak, chociaż nie jest moim chłopakiem, ale jest po prostu super. Dobra, Patryk, przykro mi, za te 9 zł to ja ci kupię dużą Milkę jedynie chyba. Ale ci kupię, niech ci będzie, chyba że chcesz czekoladę Lindora. Ale że mi teraz nie odpowiesz, a Lindor mieści się w kwocie, a nie mogę przekraczyć za bardzo tych kwot, to wierzę, że wolisz Lindora zjeść. Dobra, teraz Bartek świeży, któremu stwierdziłam, że najlepiej byłoby kupić taką dużą butelkę aloesu. Biorę Ferrero Rocher, biorę Raffaello i myślę, że będzie git. I lecimy do kasy i mamy wszystkie prezenty już z głowy. Wszystko kupione, także wracamy do domu i widzimy się już przy wręczaniu pierwszego prezentu. Dobra, jest godzina 15:15 i w tym momencie ustawiam godzinę czasu na minutniku i co godzinę od teraz ktoś będzie dostawał ode mnie prezent, nawet w nocy, także zostańcie do końca, żeby zobaczyć jak to wyglądało.
dla ciebie prezent. Nie patrzę cały czas. O, prezent! Tak, mam dla ciebie prezent. Fajnie. I jestem ciekawa twojej reakcji, bo jestem ciekawa, czy wiesz, do czego to służy, po co to jest i czy w ogóle będziesz zadowolona. Także proszę, dobra, otworzyć oczy. O, a mogę otworzyć? No. Dziękuję, bardzo mi miło. Bierzesz to przed treningiem, no, i masz większą pompę, masz więcej siły. Naprawdę? Dziękuję bardzo, ale superancko. Fajnie, fajnie, bardzo fajnie. Lubię, że w tym domu, w domu youtuberów się dostaje cały czas prezenty. To jest przepiękne. Tak się dłuży, to tak się dłuży, że to hit. Ej, Kania, chodź, coś ci pokażę. Ale co? Musisz coś pokazać, nie będziesz zadowolona. Nie, no what the fuck. Wjeżdżałam tutaj z Bartkiem. Nie, serio. To nie jest moje auto, to jest auto moich rodziców. No przepraszam, nie chciałam. Tylko no zamknij oczy, nie denerwuj się. What the fuck? Naprawdę nic się nie stało i mam dla ciebie prezent. O, naprawdę? Tak, proszę. No nie, z jakiej okazji? A nie powiem, z jakiej okazji. Myślałam, że wyskoczy pająk. Autentycznie, ja już mam zrytą psychę przez was na Halloween. Ej! Ej! To kosztuje dużo pieniędzy, widzowie, wiecie? Bitch! Dziękuję, ale boję, się, że to przeprosinę za coś. Nie. Tak. No nie, nie, spokojnie, dowiesz się potem, o co chodzi. No nic się nie stało, spokojnie. No to dzięki, fajna jesteś, miła koleżanka. Zwolnij. Bero, bardzo doceniamy twoją pracę i dziękujemy ci za czas spędzany. O rany, proszę bardzo, mi duszko. Merci, tak podziękuję ci. To dziękuję wam, ojej. Jak się zarumieniłem. No wie z marcepanem. Z Lukrecją. No, że prezenty od Fausti, jak wybije. Ale czekaj, która jest? 17.09, co to jest za randomowa godzina w ogóle na prezent? Się dostaje prezent, jak się jest obok Fausti, jest wtedy tiri-li-li i się dostaje prezent od niej. Co pokazujesz mu coś? Co mu pokazujesz? Czy to oznacza, że dostanę jeszcze jeden prezent? Nie wiem, mordeczka, ale musisz jeszcze poczekać 20 na 16. No i muszę się zatrzymać chyba niestety. Oj, 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 oj. Dobra. Co to jest? Dobra, mam dla ciebie kolejny prezent. No co takiego? Ale fajnie się jest, dzień prezentów w Polsce. Proszę. Wow, dziękuję. A wiesz co, ja akurat dałem wice i mi się skończyły, także zarąbiście. No to się cieszę. Ale fajnie, dziękuję znowu. Proszę bardzo. Godzinkę, poczekaj, jest 10 po, to będę wiedział, kiedy się kręcić koło ciebie z powrotem. Dobra, słuchajcie. Kolejna rzecz. Wika! Myślałam, że dostajesz prezenty za to, jak powiem, że jesteś dzisiaj sexy. Sexy jesteś dzisiaj. No i proszę bardzo, zgadłaś, proszę. Jesteś sexy! Uuu, jeszcze nie miałam takiej. No, no dziękuję ci bardzo. Proszę. Dziękuję bardzo. A za co to? A, dowiesz się w swoim czasie. Za to, że, powiedziałam, że jesteś piękna. Czy za to, że na przykład ci powiedz... Czy za to, że na przykład... Pajeciek próbuje dostać kolejny prezent. No czy... nie powiem ci, nie to, powiem. Że na przykład pachnie, że się ładnie? A pachnie ładnie? Mhm. Za to dostałeś prezent od Fausti. Musisz nam pokazać, co dostałeś, bo to ponoć przenosi dalej tą... Może wiem, może nie. Ja mam taką teorię, ponieważ jak byliśmy w studio, ja nagrywałem, to wtedy obok Fausti był tylko Bero poza operatorami i Bero też dostał, więc prawdopodobnie moja jest taka, że Fausti co godzinę rozdaje prezenty osobie, która jest najbliżej niej. Nie było najbliżej w pokoju. Ale spał! O! O. Nie, dobra, czyli ja śpię dzisiaj obok Fausti. Chyba trochę cię poniosło. Kania, będę miał ile godzin ci śpi? 8, co godzinę dostajesz prezent. Podzielę się i z tobą. I to jaki prezent przez te 8 godzin? No ja będę spała z Bartkiem Kubickim. O, świetnie. Trzeba będzie, że tak rozpać. Gadam się z Fausti, tak? A przystań, ja gadam z Fausti. A czy możesz mi nie przeszkadzać, Bartek? Trochę prywatności, co? No i co tam? Nie, co tam? Co tam? Dobra, widzimy się o 20.10, Fausti. Tak, nara. Ja mam wrażenie, że ja 20.10 otwieram drzwi od pokoju, to taka kolejka. Zastanawiam się, jak to zrobić, bo chcę trochę zmylić ich, żeby myśleli, że faktycznie dostają za to, że są najbliżej mnie. A rzeczywistość jest zupełnie inna, bo tak naprawdę po prostu daję im co godzinę i sobie losuję po prostu w zależności od tego, kto jest w domu. I teraz stwierdziłam, że ponieważ film trwa 24 godziny, więc ja przez całą noc też im będę dostarczała pod drzwi te prezenty, dlatego teraz ładnie je zapakuję i ładnie je podpiszę. Co wy robicie, chłopaki? Gdzie sobie odgadujemy różne rzeczy. I coraz bliżej 20, więc trzeba blisko usiąść Faustynę. Chcę być jednak nic więcej niż tylko chłopakiem Harry. Fausti właśnie poszła po coś do pokoju, ciekawe po co. Już na scenie zostawimy chyba. Nie, już? Oluś! Proszę, mam na ciebie
Dobra, następnym razem za godzinę. Co, ja wygrałem teraz? Mhm. A jak? Przecież nie byłem. Proszę bardzo. Wow, mam lampeczkę fajną nocną. Nie, to jest nocna. To jak z tej story, taka odpowiadająca na pytania. Aha. Czy pójdzie nam dobrze koncert pierwszy? No na pewno, że dobrze pójdzie. I co pokazuje? Cannot foretell now. Ojojojoj, musimy więcej ćwiczyć. Czy Faust i Bartek zdążą nagrać piosenkę do koncertu? Consult me later. No, to jest taki skam, to jest taki... Co to jest? Dobra. Czy Faust i Bartek będą razem? O. Positively! Nie, widzowie, nie będziemy razem. Przyszła pora na kolejny prezent i tym razem będzie to prezent dla Wiki. I mamy tutaj prezent dla niej. Wika! Ale ja już dostałam od ciebie prezent. Kurde, Fausti! No. Oszalałaś? Nie wiem. Chętnie zobaczę. Jaki słodki, dlatego pytałaś, jaki mam znak zodiaku, ale... No, chciałam się upewnić, czy aby na pewno to był wodnik. To jest piękne, dziękuję! Ale ładny. Ale super. Ej, taki delikatny w ogóle, bardzo ładny. Mega śliczny. Dobra, mamy kolejny prezent. Lecimy do Patryka i mam tutaj dla niego ten kupon do gry. Mam dla ciebie prezent. O, za co? A nie mówisz. Nie powiem za co. A wygrałem? Słuchaj, kurde, no nie wiem, czy będziesz wiedział, co to jest. Proszę, przeczytaj czy coś, albo się domyśl. Karta podarunkowa na coś. Dobra, jest to karta podarunkowa o wartości 37 zł na konsolę. O! Dziękuję! Proszę bardzo. Dobra widzowie, ja już jestem w piżamce. Mamy godzinę 23:19, więc jest już dosyć późno. Ustawiam od godziny po 12:00. Czyli co godzinę nastawiam budziki, ponieważ idę zaraz spać, ale będę się co godzinę budziła tylko po to, żeby dać członkom Gen Z prezent pod drzwi. Także koniecznie zostańcie do końca, bo jeszcze mam dużo fajnych prezentów i jestem też mega ciekawa ich reakcji. Kolejna godzina. Teraz do Hani. I dla Hani mamy tutaj bluzkę. Hania. Ja? Tak. Ale super, akurat miałam zły humor. Czemu miałeś zły humor? Nie. No, jestem ciekawa. Ładne to! Ładne to! Ale super, dziękuję, Mausi. Proszę. Dzięki wielkie. Rano jak wstaniecie, to zajrzycie pod drzwi, bo może coś będzie. O, fajnie. Także do zobaczenia jutro rano z prezentami. Pierwsza 10 i lecimy teraz do Patryka. Spray do komputera. Mam dla ciebie kolejny prezent. A to jest bardzo fajne. Naprawdę potrzebowałem do czyszczenia na przykład laptopa, klawiatury. Patryk wygląda jakby kłamał. Bardzo mi się podoba. Pa. Idę spać. I to kłaść pod drzwiami Wiki prezent dla niej. Pora jest 8:10. Ta noc jest serio była ciężka. I daję teraz ostatni prezent jeszcze śpiąc. Dobra, siemano widzowie, słuchajcie, jest następny dzień, jest godzina 9:49. To była jedna z najgorszych nocy w moim życiu, jeżeli mam być szczera. Budzenie co godzinę jest fatalnym pomysłem. Jest godzina 9:50, 20 minut, znowu dzwoni mi budzik. I najlepsze jest to, że wszyscy jeszcze w domu śpią. Dobra, słuchajcie, 10:10, zadzwonił kolejny budzik i lecimy teraz do Bartka, bo jako jedyny wstał. Trzeba mu dać czekoladki. Dzień dobry. Oni już wiedzą, oni wiedzą, że jak ja przychodzę, to oznacza, że to coś dobrego. No tak, ale dostałem w nocy takie coś jeszcze. Jeszcze dostałem Bartuś o 8:10. Czemu? Dobra, dziękuję, przepięknie. To jest bardzo fajna kostka, ona bardzo ryjebanie. Ale to proszę, to jest kolejny. Czekoladki? Alkoholowe. Z samego rana. Fasy, dziękuję, ale powiesz ty mi w dupę jeża. Tu są prezenty. I właśnie, słuchajcie, brakuje tutaj bardzo jednej ważnej rzeczy. Kalejdoskop. Ale coś czuję, że Gengar się do niego dobrał. Wow! Fajne! A co to? Ogólnie jest dla ciebie przypał. No, Gengar zabrał swój prezent chyba. Gengar! Gengar!
Gęga! Ale szukałam po całym domu starych, tego nie ma nigdzie. Cześć, mała. No, z racji tego, że przez noc spaliście, to ja i tak te prezenty dostarczałam pod drzwi na godzinę. Naprawdę? Co godzinę? Tak, co godzinę się udziałam, była najgorsza noc w moim życiu. Powiedzmy, jedna z... O Boże! Ale no, jakbyście szli, wiesz, no to do łazienki czy coś, no to zawsze mogliście ten prezent otrzymać, ale u was było inaczej, także daję ci go teraz. Wow! Masz dwa za jednym. Ej! Ej, rurki do maczy, tak mi się marzyły właśnie rurki do maczy. Ej, na jakąś stylizację no. Na finał. No. Ale super, druga 10. Jezus! Nie ma sprawy, nie ma sprawy, ale to już ostatni. Tak, cieszę się, bo teraz się już wyśpisz porządnie. Stopa, miłego dnia. Dobra, słuchajcie, Gengar wziął to dosłownie chwilę po tym, jak położyłam. Weszłam do pokoju i jest Gengar, który to ma w buzi nadal. Piu. Mamy ostatni prezent dla Patryka, czyli czekoladki. Cześć Patryk, mogę wejść? Mam dla ciebie prezent. Podoba mi się tak, możesz mnie tak budzić. Oh, Linda, I like it, thank you. Po. No, papa. Au, patrzcie to, patrzcie to. Wow, widać tam to? Widać. Wow, Fausti, ale powiem ci, że... Czy ty personalizujesz te prezenty, czy to tak... No, personalizuję. Cześć. A, bo to jeszcze można tak zmieszać. Jak kręcisz, to ci się tam rusza. Fajne. Dobra, słyszycie to? Okej, to oznacza, że to jest już kolejny prezent. Oż teraz jest 10, dajemy ostatni prezent. Teraz jest 12:10, lecimy do świeżego. Co jest znowu? No kalejdoskop dostałeś teraz dlatego, że wcześniej po prostu Gengar go zabrał, a on był z 9, tam 10:10, nie? Wystaw ręce. Oh yeah! Yeah, będę miał przedramiona jak papa. Bardzo dziękuję. Git! No to zostały dwa prezenty do rozdania. Mamy 13:11, czyli przyszła pora na kolejny prezent. I tym razem leci to prezent do Beatki, naszej montażystki. Cześć Beatka, mam coś dla ciebie. Proszę, dla ciebie. Dziękuję bardzo. No i tyle. Proszę bardzo. Dobra, kochani, słuchajcie, za 2 minuty ostatnia osoba dostanie ode mnie prezent. A z racji tego, że przyszła do nas Zuza, która pracuje tutaj w menadżmencie, pomaga nam przecież w wielu, wielu rzeczach, to uznałam, że jej wręczę właśnie taki prezencik. Jesteś taka piękna i kochana, że mam dla ciebie prezent. O, miła. A ona taka jest zawsze. Pa, pa. Minęły 24 godziny, ostatni prezent został wręczony. Mam nadzieję, że filmik wam się podobał i widzimy się za tydzień w środę o 17:30. Pa!